Przyjechaliśmy z Prymusem i Fryderykiem na plan zdjęciowy do filmu. Prymus odgrywa rolę główną. Fryderyk przyjechał jako koń w zastępstwie, ponieważ będzie dużo scen w galopie i w chwilach przerwy dla Prymusa i w zdjęciach z odległości Fryderyk będzie go zastępował. Nasz jeździec w tej chwili rozgrzewa Prymusa do pierwszej sceny galopu. Scena galopu będzie nagrywana z samochodu jadącego wokół konia. Tutaj jest scena z aktorką. Aktorka nie ma żadnego doświadczenia w jeździe konnej, ani żadnego doświadczenia w kontakcie z końmi i dlatego to jest idealny wybór, aby Prymus jej w tym pomógł i współpracował z nią. Po kilku godzinach w wietrze i również w deszczu jesteśmy powoli zmęczeni, ale zdjęcia trwają dalej i będą trwać, aż się ściemni, bo zdjęcia również będą wykonywane po zmroku. Tutaj aktorka jeździ konno zamiast bezpośrednio na koniu. Tak a propos, to praca na planie filmowym. Jest godzina 21. Jeszcze jedna scena do odegrania. Jest zimno, jest pada. Konie już czekają kilka godzin w samochodzie, no ale to tak jest. Dobrze, że chociaż jest jakieś jedzenie, kawa, herbata, no to daje się radę, ale jest naprawdę zimno. Oj, w domu to będziemy o północy. 22 i zaczynamy tą ostatnią scenę. Przestało padać. Więc jest przyjemnie i przestało również wiać, bo bardzo wiało przez cały dzień. Koń już rozgrzany, Prymusek rozgrzany. I zaczynamy za chwilę. Wcześniej robiliśmy tą scenę za dnia. Potem była scena z aktorem, aktorką. Potem aktorka jeździła właśnie na tym samochodzie, ale nie na koniu, no bo konno jeździć nie umie. No i teraz nasza dziewczyna robi tą ostatnią scenę w galopie.